będzie świętemu żywemu Bogu. Mamy ten czas dany nam Bogiem i Bóg nam dał taką możliwość, abyśmy dzisiaj zebrali się na tym miejscu. To jest Jego łaska. Nieraz są sytuacje, że my nie możemy być, ale dzisiaj jesteśmy w takim gronie, bo Bóg nas zebrał, my słuchaliśmy dzisiaj Słowa Bożego. I wiecie, my możemy wyjść z tego miejsca tacy, jacy przyszliśmy. Ale myślę, że nie był taki Boży plan, nie było takiej rady na niebie, abyśmy przyszli, wyszli tacy sami. Ale Boża wola jest, abyśmy, kiedy przychodzimy na zgromadzenie, abyśmy jeszcze bardziej przybliżali się do Niego. Abyśmy słyszeli Jego głos. Abyśmy byli jeszcze bardziej rozpaleni. Abyśmy byli jeszcze bardziej zakręceni. I Słowo Boże, ono dzisiaj brzmiało na tym miejscu. My dzisiaj śpiewaliśmy pieśni. Wiecie, tak ja siedzę i zastanawiam się dzisiaj. Ja słyszałem każdego z braci, którzy są na tym miejscu, którzy kiedykolwiek usługiwali. Ja słyszałem każdego brata, który tutaj jest, kiedy usługiwał. Słyszałem każdego, kto tutaj jest, który wstawał i głosił. I myślę, że każdy z nas bywał na zgromadzeniach, gdzie przeżywaliśmy dużo większą Bożą łaskę niż dzisiaj na tym miejscu. I ja zastanawiam się, Panie mój, cóż stoi na przeszkodzie, aby dzisiaj Twoja łaska zeszła na tym miejscu, abyśmy tak szczególnie odczuli to, że Ty jesteś z nami. Każdy z nas zwiastuje Słowo Boże. Każdy z nas znajduje się w różnych miejscach, gdzie my świadczymy, a tak chciałoby się, kiedy my razem zbierzemy się, żeby łaska Boża zeszła, żebyśmy odczuli Jego obecność, żeby nasze serca były napełnione pokojem i radością Bożą. Cóż stoi na przeszkodzie? Bóg się nie zmienia. I my często żyjemy wspomnieniami. A ja pamiętam, jak Bóg błogosławił, kiedy skłanialiśmy kolana. A dzisiaj jakby wszystko się zmieniło, ale Bóg się nie zmienił. On jest ten sam. To tylko my zmieniliśmy się. Ja chcę przeczytać tylko jeden werset z Bożego Słowa, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Jedenasty werset. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula starcu. Oto właśnie się modli. Taki ciekawy werset. Bóg zauważył i zwraca się do swojego sługi i mówi: idź na tą ulicę prostą, dlatego że tam jest pewien człowiek, jest Saul starcu i on właśnie się modli. On modlił się tak, że jego modlitwa była usłyszana przez niebo. Na tyle mocno, że Bóg posyła swojego sługę i mówi: idź tam, bo tam on się modli. Raczej, siostry, a my skłaniamy kolana. Czy Bóg słyszy nasze modlitwy? Czy my mamy tą pewność? Czy my jednamy się z niebem? My tak wiele mówimy, możemy mówić o modlitwach i słyszeliśmy dzisiaj Boże Słowo o modlitwie. I Pan Jezus, kiedy On modlił się, On potrafił przemodlić się całą noc. Dlatego, że to nie był monolog. To była społeczność z żywym Bogiem, gdzie On nie tylko odczuwał zmęczenie, bo tak na pewno też było, ale On miał społeczność z Bogiem i On otrzymywał siłę od Boga. Bracia i siostro, kiedy ostatnio mieliśmy taki czas, kiedy nasze skłoniły się z kolana i my otrzymywaliśmy moc od żywego Boga? Kiedy był ostatni taki czas, kiedy my słyszeliśmy naszego Pana, który nas posila? Kiedy my ostatnio mieliśmy czas, kiedy nasz Bóg mógł powiedzieć z nieba do swojego sługi: idź, bo to teraz widzę, że mój sługa, on modli się. My jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, aby zachęcać się nawzajem. Była jedna taka siostra, Tamara. I ona, kiedy Bóg ją ochrzcił Duchem Świętym, ona zawsze o jednej porze stawała na kolana i modliła się. I kiedy ona modliła się przez pewien czas, przez dłuższy czas, ona nie zwracała na to uwagi, że mieszka w bloku, że sąsiedzi mogą słyszeć. I ona modliła się gorliwie, ale przeszedł pewien czas, tak jak u nas czasami przeszedł.
przechodzi. Ona wychodzi z mieszkania i sąsiadka ją spotkała i mówi: Tamara, co z tobą się stało? Co z tobą jest nie tak? Ona mówi: wszystko jest tak jak prędzej, wszystko jest w porządku. A on mówi: nie, Tamara, ty mnie nie oszukuj. U ciebie się zmieniło. Ty już nie modlisz się tak jak kiedyś. Dlatego, że ty zawsze o tej godzinie zaczynałaś się modlić, wtedy ja przetykałam ucho i słuchałam i na sercu był taki pokój. A ty już teraz się tak nie modlisz. I kiedy ta siostra usłyszała to, ona wróciła do swojego domu i pokutowała przed Bogiem. Nawet ludzie ze świata zauważyli, że ona już tak się nie modli. Wiecie, my czasami jesteśmy zbyt pyszni, aby przyznać się do tego, że u nas w życiu się zmieniło. Że my już dzisiaj nie modlimy się tak jak kiedyś, bo co inni o nas pomyślą? A to wszystko jest mało ważne. To jest ważne, co o nas Bóg myśli. To jest ważne, co o nas Bóg pomyśli, co powie, kiedy nasze życie się zakończy. A ono się zakończy. Prędzej czy później się zakończy. Oto pokolenie za pokoleniem przemijały. I my zbliżamy się. Chcemy czy nie chcemy, każdy dzień on nas przybliża do wieczności. I przyjdzie stanąć nam przed Bogiem. I tak jak dzisiaj było powiedziane. Te pytanie Bóg chciał, abyśmy Jemu służyli. Abyśmy wypełniali Jego wolę. Abyśmy byli Jego naczyniami. Ja nie wiem, jak nam przyjdzie się usprawiedliwiać. Cóż my będziemy mogli powiedzieć? Bóg powie: ja wam dałem wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Chyba żadne pokolenie nie miało tak dobrze, jak my mamy dzisiaj. Mamy chleb i do chleba, mamy dach nad głową. Mamy możliwość skłaniać kolana, nikt nas nie prześladuje, nikt nas nie bije. A te kolana tak rzadko się skłaniają. Myślę, że przychodzi taki czas, że ludzie zaczynają szukać. Od morza do morza chodzić, aby usłyszeć Słowo Boże. Aby spotkać tych, którzy są naprawdę sługami Bożymi. Tych, którzy naprawdę są wierni Bogu. Ludzie już zaczynają jeździć w różne miejsca. Dlaczego? Bo nie można spotkać tych, którzy mówią żywe Słowo. Nie można spotkać tych, którzy kiedy skłonią kolana, to niebo odpowiada. I ludzie chodzą. A odpowiedzi nie ma. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest odpowiedź od żywego Boga? Ludzie nie potrafią znaleźć. I nas czasami spotykają. A my im też nie pokażemy, nie potrafimy pokazać życiem swoim, że jest żywy Bóg. Przychodzą ludzie i pytają uczniów: chcemy widzieć Jezusa. I tak jak dzisiaj było powiedziane, tak wielu ludzi nas ocenia. Oni widzą, analizują nasze życie i oni chcą widzieć Jezusa. Oni chcą widzieć Jezusa, ale na żal, często my pokazujemy całkiem inną stronę. Skąd wziąć siły? Skąd wziąć siły? A jest ta siła w modlitwie. I Bóg czeka, kiedy my zdecydujemy się. Kiedy my staniemy na kolanach, kiedy zaczniemy bojować, kiedy zdecydujemy się stać w postach i modlitwach, kiedy zaczniemy rozumieć na nowo, tak jak kiedyś, że najważniejszy jest Bóg. A cała reszta jest dodatkiem. I wtedy Boże błogosławieństwo wróci. Ale my wierzący ludzie, którzy przeżyliśmy obecność Bożą i nieraz wchodziliśmy w obecność Bożą, nam wydaje się, że jak nie dzisiaj, to jutro wejdziemy w tą obecność Bożą. Jutro też będzie możliwość. Ale ja nigdzie w Bożym Słowie nie czytam, żeby Boże Słowo nas zachęcało i mówiło: jutro przyjdź, jutro się staraj, jutro jest dzień. Dlatego, że Boże Słowo mówi, że jutro do nas one nie należy. Ale dzisiaj do nas należy. Dzisiaj jest ta możliwość, aby przybliżyć się do Boga. Wiecie, może chciałoby się powiedzieć jakieś głębokie kazanie, takie, które będzie szczególnie dotykać naszych serc. Ale Bóg, On przemawia swoim Słowem. I my chodzimy na zgromadzenie i tyle razy nas napomina. A odpowiedzi często od nas nie ma. My stajemy i zostajemy na tym samym miejscu, w którym przyszliśmy. I myślę,
że Pan Jezus, który oddał życie swoje na krzyżu, On nie po to oddawał życie. On nie po to oddawał życie, aby widzieć nas, którzy przychodzimy i nie zmieniamy swojego życia. Ale On oddał życie, aby widzieć nas, którzy Jemu służymy. A często w swoim życiu my tak prowadzimy, że my możemy utracić życie wieczne. Bo Bóg przemawia. A my pozostajemy bez zmian. Od ja chciałbym, kiedy my dzisiaj skłonimy kolana, aby z nieba mógł być też głos taki powiedziany: oto teraz oni się modlą, oto teraz oni wołają. Bracia i siostry, ja chciałbym, abyśmy przyszli przed Boże oblicze tacy, jacy jesteśmy. Abyśmy przyszli i szczerze powiedzieli: Panie, Ty widzisz, że ja na przykład dzisiaj jestem taki i taki. Że dzisiaj nie mam tego, co miałem. Że dzisiaj ja utraciłem wiele. Bóg ze szczerym postępuje szczerze. Kiedy my zaczniemy się uniżać, kiedy my zaczniemy kopać ten rów, jak było zwiastowane niedawno u nas na nabożeństwie, to popłynie ta woda. Ale nam trzeba zacząć uginać się. Nam trzeba zacząć kopać głęboko. Panie, ja chcę tej żywej wody. Panie mój, ja nie chcę letniego życia więcej. Ja chcę służyć Tobie, bo Ty zebrałeś nas, abyśmy służyli. O, tak jak jesteśmy tutaj na tym miejscu, niewiele więcej było apostołów. Jaką oni pracę czynili? Jaką oni pracę czynili? Jak Bóg działał pośród nich? Przebudzenie, ono może rozpocząć się od nas. Ale nasze serca muszą same dowierzyć się Bogu. I wtedy działanie Boże przyjdzie. Bo my tyle, tak wiele próbowaliśmy własnymi siłami, prawda? Ja sam nieraz próbowałem własnymi siłami, a okazuje się, że to niewiele zmienia. Ale kiedy Bóg zaczyna mówić, kiedy Bóg mówi, to nam nie trzeba wiele sił dokładać, a duża łaska schodzi. Skłońmy kolana i módlmy się do żywego Boga. Amen.